Z badań wynika, że tym, co ludzi najbardziej odrzuca od Kościoła w tej chwili, jest tuszowanie afer pedofilskich. Powiedz mi, czy ty jako osoba duchowna, nie wiem, jak ty sobie z tym radzisz? Nie jestem w stanie wykrzesać żadnej empatii wobec tych, którzy łamią prawo, znając te prawo i jeszcze ukrywają tych, którzy są przestępcami. Mhm. Nie pozwalają im ponosić odpowiedzialności za czyny. Tak. Mhm. Myślę, że to dyskredytuje w ogóle, jeżeli chodzi o kwestię tego zawodu i dla mnie w ogóle pozostawanie w zawodzie takich osób jest niesprawiedliwością. W każdym zawodzie, szczególnie w zawodzie zaufania społecznego, powinna być weryfikacja. I świeccy powinni weryfikować duchownych. I mówię to też myśląc o samej sobie, tak? Że ja się cieszę, jeżeli świeccy mówią, tu zawaliłaś, tu mogłabyś coś innego robić, po co się w to angażujesz, że jest dialog, jasne. Tak? Ale czujesz, że to są sytuacje, które szkodzą całemu Kościołowi łącznie z tobą? W ogóle, no oczywiście, bo to jest moralnie dno, tak? Mhm. Jeżeli stajemy po stronie oprawców, po co jest prawo? Po co jest prokuratura, nie wiem po co. Taka bezradność? Bezradność, ale też myślę, że pokazywanie, że są różne standardy moralne, że są ludzie uprzywilejowani, którzy nie muszą się stosować do etyki. Ale to nie tylko, przepraszam, duchowni, to tak mogą też politycy, tak? To mamy grupę społeczną, która może wszystko, tak? Możecie zgwałcić, możecie okraść. I nie poniesie konsekwencji. Tak, więc to jest nie tylko kwestia już doznanych krzywd, ale też myślenia o tym, kto się rekrutuje w takiej sytuacji społecznej do grup, których nie rozliczamy moralnie.